Czas nigdy go nie oddali, wspomniał Stefania kardynale Wyszyński. Mieczysław Gawdzik, przyjaciel odrodzenia. Szanowni Państwo, pewnym wzruszeniem staję w progach tej omodlonej przez lata świątyni, by wygłosić krótkie sprawozdanie z okresu kilkunastu lat znajomości z księdzem prymasem kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Nie sposób ogarnąć słowami tej wielkiej postaci. Na pewno biografowie ukażą je kiedyś w całej pełni. Materiał o życiu i działalności prymasa tysiąclecia będzie zawierał nie dziesiątki, ale setki tomów. Podjęta przez księdza prałata doktora Bronisława Piaseckiego inicjatywa spotkań modlitewnych w cyklu Świadkowie znalazła żywy oddźwięk wśród wiernej stolicy, czego dowodem jest wypełniona ludźmi świątynia w dniu 28 każdego miesiąca, to jest w dniu śmierci wielkiego prymasa. Wydaje się, że księdzu prałatowi Piaseckiemu przyświecał cel, by przez modlitwę w intencji prymasa tysiąclecia oraz przez relacje ludzi, którzy w ten czy inny sposób na swej drodze mieli szczęście go poznać, przybliżyć wiernym tę historyczną postać, aby prosić u Boga łaskę wyniesienia na ołtarze tego męża Bożego, który całe życie swoje poświęcił sobie narodowi i kościołowi. Za ten trud czcigodnemu księdzu prałatowi, gospodarzowi tej świątyni należy się ona słowa podziękowania. Moim skromnym zadaniem jest naświetlenie w krótkich słowach jednego z odcinków pracy Ojca jako członka Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie, następnie jako jej kuratora z tytułu pełnionej władzy Kościelnej i jako jej zasnego seniora.